Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, w którym będziemy pokazywać polskich graczy, którzy daleko dochodzą wysoko w rankingach, zwłaszcza naszych polskich, na naszym rodzimym polskim podwórku. W dzisiejszym odcinku, jak tu już widzicie, profil gracz Witcher z Valhalla.pl. Jego dzisiaj przedstawimy, pokażę Wam parę jego walk. Jak widzicie, na arenie legendarnej już uzyskał 5671 pucharków, więc to nie jest jakiś taki już mała liczba, 3918, czyli już jest bardzo blisko 4000 punktów. Na dzień dzisiejszy jest on liderem Valhalla.pl. Rozegrał już też 3415 walk, czyli też już nie mało, więc dzisiaj pokażemy jego walki. Miałem pokazać jedną też walkę, którą dostałem właśnie Witcher kontra Gabriel na naszym polskim podwórku. Ale tamtej walce Gabriel po prostu się poddał po pierwszej straconej w wieży, więc myślę, że troszeczkę bez sensu jest Wam ją pokazywać, a dobrym rozwiązaniem będzie zareklamować kanał Valhalla.pl. Tutaj macie adnotację. Tam na pewno na tym kanale pojawi się ten filmik Witcher kontra Gabriel. Będziecie mogli sobie zobaczyć. Są też inne walki, które możecie obejrzeć, więc tu macie adnotację Valhalla.pl. Zapraszam na ich kanał, tam na pewno będzie wkrótce pojawiało się jeszcze więcej ich walk z rodzimego podwórka i nie tylko, więc naprawdę zapraszam. A my przechodzimy do walk, za chwilkę Wam właśnie pokażę walki Witchera na arenie legendarnej. Zapraszam serdecznie. No i rozpoczynamy pierwszą walkę, zobaczymy, co nam Witcher pokaże w tej walce. Walczy z jakimś Chińczykiem, prawdopodobnie. Ciężko to określić. Dobra, zobaczymy, co Witcher nam pokaże. Ma Ice Wizarda, miniony, kule, zapa, Fire Spirity widzę. Też pójdzie Ice Wizardem. Tam jeszcze barbarzyńców już ma przygotowanych. No i zobaczymy, co nam tu pokaże. Drugi poziom Ice Wizarda. Tu miniony sprzątną tego Wizarda, ale tam już kula poszła na princesę. O, i jego przeciwnik ma Sparkiego. Więc będzie fajna zabawa w tej walce. Tutaj Witcher będzie grał na Royal Gianta, czyli jak większość graczy. Tutaj Ice Wizard został zniszczony. Royal Giant i Sparky to jest mocne połączenie. Zobaczymy, jak sobie Witcher z tym poradzi. Jeszcze Ice Wizard poszedł. Czeka, wjedzie Sparky dalej prawidłowo. Teraz barbarzyńcy rozładował go. Tutaj Fire Spirity ładnie sobie to poradził właśnie. Poczekał, aż Sparky wjedzie za most, żeby był dostępny i go zapował, rozładował właśnie i barbarzyńcami. No chociaż jego wieża już mocno ucierpiała, ale właśnie bardzo ładnie w ten sposób sobie poradził ze Sparkim. No i zobaczymy, co nam dalej pokażą obydwaj gracze. I teraz Witcher leci Royal Giantem, teraz pora na niego, tutaj barbarzyńcy lecą. Miner poszedł już też obijać wieżę. Tam princesa się pojawiła, tutaj kula rozbije troszeczkę barbarzyńców, wieża poprawi. No i ten miner już też mocno obił wieżę do 296 HP, więc na razie Witcher z tej kontry wyszedł lepiej niż jego przeciwnik. Tutaj już znowu leci Royal Giant, z tyłu wspierany przez princesę. Czekał tutaj nam możliwość wypuszczenia barbarzyńców, też z drugiej strony miner też poszedł, który będzie po wieży. Ale myślę, że Witcher nie doszedł, tutaj zabił, kula poszła, ale Royal Giant się pojawił, tutaj już będzie zdjęta wieża, Miner się jeszcze pojawił, że tutaj barbarzyńcy obijają, no i tu już ładnie jest 1 do 1. Czekamy na dalszy rozbiór. Tutaj już skraca jego przeciwnik Royal Giantem do drugiej wieży, barbarzyńcy już też zostali wypuszczeni ładnie. Royal Giant dobił troszeczkę wieżę, tutaj się ładnie wybronił już. Ice Wizard jeszcze został i leci Sparky. Tutaj skraca teraz Witcher Giantem. Wieża już jest obijana. Tu Sparky małą kartę, jaką go zajmuje, więc zdążyłem założyć, to szybko trwało, ale tutaj kontratak Witchera ładnie. Obydwie wieże poobijał, 500 zostało HP na małej wieży. Ale tutaj jego przeciwnik próbuje już też skracać właśnie Royal Giantem. Z prawej strony jeszcze leci Sparky, ale już miniony w akcji. Tych barbarzyńców zdjął chociaż ten Sparky. Ale tutaj się wybroni ładnie, princesa się pojawiła. I Miner, i tu już chyba będzie po sprawie. Kula i zap
No i piękna walka, Witcher wygrywa. No i rozpoczynamy kolejną walkę Witchera. Teraz tym razem jakiś Grimes. Zobaczymy, co w tej walce nam pokaże. Jak widzimy tam u góry, przeciwnik ma już rakietę. Ma X-Bowa, więc może być zabawnie. Zobaczymy. Witcher standardowo Royal Giantem. Tutaj troszeczkę rozbija tych barbarzyńców i udało mu się ich przegonić. Royal Giant troszeczkę poobijał wieżę. Ładnie to zrobił z Firesprytami i minionami. Ja też przeważnie minionami staram się właśnie naziemną i latającą jednostkę jakąś dać, żeby być troszeczkę bezpieczniejszym. Przeważnie miniony są właśnie dobre na minipekę, właśnie na Valkyrie. No i tutaj już Miner poleciał. Troszeczkę jeszcze obił wieżę, tam Ace Wizard się pojawił i Valkyria. Tutaj troszeczkę próbuje rozbić ich ognistą kulą. I pojawił się X-Bow. No i zobaczymy, co teraz będzie. Tu Wizardem postara się Valkyrie troszeczkę spowolnić. Tu jeszcze Wizard idzie. Barbarzyńcy od tyłu, prawidłowo Wizard już był zajęty strzelaniem, więc nie mógł splejć, że może było użyć na barbarzyńców, ale ładnie. Tutaj jeszcze miniony i już atak odparty, strzałki sprzątnęły miniony, wieża troszeczkę zostanie obita, nawet chyba zniknie, tak ładnie udało się. No i to co nam dalej pokażą? Obydwaj panowie na 11 levelach, nie zwróciłem uwagi na levele kart. Zaraz sobie pooglądamy, czy jeszcze w tej walce zobaczymy coś ciekawego. Tam u góry ten gracz X-Bowem. Troszeczkę gra X-Bowem ostatnio się nie udaje nikomu. Mało walk widzę, gdzie X-Bow by dawał jakiś dodatkowy power. Tutaj już leci do Raya Giant. Mamy X-Bowa, X-Bow na poziomie 5. Tutaj Wizard na 9. To też już nie jest malutki poziom. Tutaj się pojawili barbarzyńcy. Kulą zostanie rozbity. Tutaj Witcher lewą stronę zaniedbał, ale już barbarzyńcy to naprawiają. I tu Valkyria, tutaj skraca Royal Giantem. Myślę, że ta walka bardziej wygląda po prostu treningowo dla Witchera. Jakiś nie ma dużego oporu ze względu właśnie na ten X-Go. Jakoś ten X-Bow nie sprawia dużego problemu w grze. No i znowu go mamy. Tutaj ja jestem Wizardem, barbarzyńca, ale niestety Wizard się pojawił, troszeczkę ich tam nabiję mocno. No ale to już zostało 6 sekund, ładnie. To raczej była taka walka treningowa. No i tyle by było na dzisiaj. Miałem jeszcze jedną walkę, ale podczas montażu zobaczyłem, że nie jest poprawnie nagrana. Zaczęło przymulać w trakcie tej walki. Źle po prostu coś podczas nagrania musiało zakłócić pracę programu. Więc nie mogę wam pokazać trzeciej walki. No niestety mam nadzieję, że Witcher jeszcze nie raz podeśle jakąś powtórkę. Warto oglądać lepszych graczy. Coś uczyć się, na pewno czegoś się nauczymy, coś wyniesiemy z tych walk. Ja na pewno pokażę na kanale, jeżeli tylko ktoś się decyduje podesłać mi swoje powtórki. Więc mówię, lepszych zaraczy, lepszych, którzy zawsze wyżej gdzieś dochodzą, coś mogą na pewno nowego nas nauczyć, coś nowego pokazać. I warto też pokazać, jak nasze polskie podwórko Clash Royale wygląda. Witcher, prawie 4000 pucharków. Tak jak mówiłem, dziękuję za powtórki. No niestety tej trzeciej fajnej nie mogłem pokazać. Źle mi się nagrała, nie wiem czemu. Postaram się na następny raz nagrywać dwa razy, sprawdzać na całe nagrania. A więc na razie to tyle. Dajcie lajka lub dislajka. Po prostu wiem, że jesteście. W którym kierunku mam iść, czy w dobrym to wszystko zmierza, czy złym. Aby poprawiać wszystko na kanale, żebyście wy byli zadowoleni, żeby was cieszyło to, co nagrywam po prostu. Więc do usłyszenia. Dziękuję Witcher, dziękuję wam. Do usłyszenia.